Kochani, na werandzie studio zaczęliśmy budowę. Wielokrotnie mówiłem wam o tym projekcie. Teraz on już jest rzeczywistością. W na werandzie studio będziemy mieli studio podcastowe, gdzie będziemy mogli nagrywać nowe formaty podcastów. Będę przeprowadzał wywiady z parami osób, będę prowadził debaty. Będą tam też transmisje na żywo z gośćmi. Będzie też sala spotkań, w której będziemy mogli nagrywać takie modlitwy jak Maja Sowińska Live Experience z innymi twórcami muzyki uwielbienia w Polsce. Będzie też przestrzeń biurowa dla nas i dla naszych pracowników fundacji. Więc jeżeli chcesz nas wesprzeć w tym, jeżeli chcesz widzieć ewangelizację, która trwa przez kolejne dekady, bo taką mamy wizję, żeby przez kolejne dekady mówić o Jezusie, głosić Jego Słowo, poszerzać Królestwo Boże, to zapraszam Cię na stronę budujemywerandę.pl, gdzie masz opis całego projektu, a także możliwość wsparcia. Dzięki. Dzień dobry, na werandzie podcast, godzina 8 rano, Fundacja Sowińska i bardzo serdecznie Was witam, to jest poniedziałek, kiedy to publikujemy i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami i dzisiaj też się cieszę, że jest ze mną Dominik Krawiec. Cześć. Cześć. Jesteś mężem, projekt menadżerem w branży fotowoltaicznej, ale to nie ty dzwonisz. Tak. Żeby nie czy to ty dzwonisz? Nie, to nie ja. Ale dzwonię. To ty dzwonisz, czy nie ty dzwonisz? Nie, ja nie, nie dzwonię, dzwonisz. My nie dzwonimy w ogóle. Śmieję się. Bo zajmujesz się dużymi farmami, to nie dzwonisz. Należysz do wspólnoty Syjon Łódź, gdzie jesteś odpowiedzialny za modlitwę stawieniczą i proroczą. I dzisiaj przyszedłeś nam powiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło, że poszedłeś za Jezusem. To opowiadaj, bracie. Dokładnie tak. Ja może zacznę trochę niestandardowo, bo spróbuję zacząć mniej więcej od środka. Od tego, jak się zaczęła ta cała moja droga, która w końcu doprowadziła mnie do Boga. Zaczęło się to, kiedy szedłem na studia. Zachorowałem dosyć mocno na boreliozę. To była neuroborelioza, więc miałem takie objawy, że gorączka, zawroty głowy, zacząłem w końcu podwójnie widzieć. I wiesz, nie spodziewałem się tego zupełnie. To były te najdłuższe wakacje w moim życiu i byłem tuż przed pójściem na studia, gdzie sobie myślałem, że wreszcie pełna wolność, wreszcie będę mógł robić to, co chcę, rodzice nie będą patrzeć, będę mógł sobie imprezować i robić to, co mi się podoba. No ale trochę ta choroba pokrzyżowała moje plany, bo przeszedłem bardzo intensywną antybiotykoterapię. I po tym moje zdrowie ogólnie się posypało, więc pierwsze te 3 lata na studiach były takie, że spędzałem wolne chwile głównie u lekarzy, w laboratoriach, u różnych profesorów w Polsce, za granicą jeździłem, szukałem ratunku, szukałem pomocy, bo po prostu miałem bardzo słabą odporność, co chwilę łapałem jakieś nowe infekcje, lądowałem w szpitalu i nie mogłem wyjść na prostą. I po 3 latach takiego błądzenia był taki okres mniej więcej 5,5 roku, kiedy już czułem się lepiej i miałem taką nadzieję w sobie, że wreszcie doszedłem do jakiegoś miejsca, gdzie się skończą te moje problemy ze zdrowiem i wreszcie sobie będę mógł żyć pełnym studenckim życiem. Ja w tamtym okresie nie mogłem pić alkoholu, co było dla mnie bardzo dużym bólem, że jako student nie mogę sobie poużywać faktycznie. Co prawda, jeden z lekarzy polecił mi, żebym w takim razie palił zioło, bo to mi pomoże, bo to przecież nawet na moje schorzenia to dobrze. Więc faktycznie z jednego nałogu przerzuciłem się na drugi. Jakoś tam sobie dawałem radę. No ale wreszcie był taki moment, kiedy myślałem, że już będzie okej. I mniej więcej po 5,5 roku miałem jechać na narty z moimi rodzicami. Były ferie. A ja znowu zachorowałem na anginę i okazało się, że moje migdały są w takim stanie, że nadają się tak naprawdę do wycięcia, do wyrzucenia. Więc znowu wylądowałem w szpitalu, znowu antybiotyki. I to był moment, kiedy się załamałem, kiedy już miałem po prostu dosyć tego wszystkiego. Już nie zależało mi na tym, co tam się będzie ze mną działo. Już mówię, tnijcie co chcecie, róbcie ze mną co chcecie. Ja już mam dosyć tego wszystkiego.
I będąc w tym szpitalu, czekając na tą operację, przypomniałem sobie, że kiedyś oglądałem taki webinar, na którym wypowiadała się jedna dziewczyna, to był taki webinar z rozwoju osobistego, wypowiadała się dziewczyna, która mówiła o tym, że siłą własnego umysłu wyleczyła się ze śmiertelnej choroby, że lekarze zdiagnozowali u niej chorobę, która prowadziła do śmierci, która była nieuleczalna, a ona przez wizualizację, przez różne praktyki wyleczyła się sama z tej choroby. I stwierdziłem, po prostu byłem w takim położeniu, że widziałem, że medycyna nie jest w stanie mi pomóc, więc pomyślałem sobie, może pójdę w tą stronę. I będąc w tym szpitalu jeszcze napisałem do niej mail, że chciałbym się spotkać, że mniej więcej jak moja sytuacja wygląda i że chciałbym posłuchać o tym, jak ona to zrobiła i tego spróbować. Odpisała mi, że jak najbardziej, że chętnie się ze mną spotka, ale zachęca mnie do tego, żebym najpierw pojechał na szkolenie, które niedługo będzie prowadziła w Warszawie. Okej, zapisałem się na to szkolenie, pojechałem, nie wiedziałem w ogóle, czego mam się spodziewać zupełnie, gdzie ja jadę. No i wiesz, pojechałem na to szkolenie, oczywiście trochę spóźniony jak zwykle, więc wszedłem na tą salę, nie wiedziałem co do czego, usiadłem sobie gdzieś tam. No i nagle zacząłem słuchać tego, co ona zaczyna mówić. To było szkolenie, które się nazywało Zostań panem własnego życia, coś w tym stylu, więc było dużo takiej mowy właśnie, żeby wziąć życie w swoje ręce, wiesz, przybijanie jakichś sobie piąteczek, przytulanie się z innymi, krzyczenie, bieganie, tańczenie, właśnie opowiadała też o różnych metodach wprowadzania siebie w trans, o różnych wizualizacjach sobie tego procesu zdrowienia, o afirmacji życia i takich różnych historiach. I kiedy była przerwa obiadowa, wszyscy tam się gdzieś zbierali, żeby sobie pójść na obiad. Ja wyszedłem do samochodu. No i tak walczyłem ze sobą, gdzie ja jestem w ogóle, czy ja jestem w jakiejś sekcie, gdzie ja w ogóle trafiłem i czy tutaj zostać, czy stąd wyjechać. Ale stwierdziłem, że nie mam gdzie uciekać, że już spróbowałem tylu rzeczy, że po prostu chcę spróbować tej opcji, bo nie wiem, co to jest. I zdecydowałem się, że zostanę na tym szkoleniu. I zostałem do końca. I później, kiedy wróciłem z tego szkolenia, zacząłem wprowadzać w życie te rzeczy, o których ona mówiła. Zacząłem właśnie wprowadzać siebie w trans, wizualizować sobie, jak moje ciało się naprawia. I zmieniać swoje myślenie na pozytywne, nie? W ogóle w tamtym okresie wyrzuciłem wszystkie czarne ubrania ze swojej szafy, bo też to było takie zalecenie, żeby skupiać się tylko na jakichś jasnych kolorach, na pozytywnym myśleniu. I faktycznie zobaczyłem, że mi to zaczęło jakoś pomagać. Nawet mój tata to zauważył, kiedy wróciłem po tym szkoleniu. I więc jak zobaczyłem, że to mi zaczęło pomagać, no to zacząłem to coraz bardziej eksplorować i szukać dalej, głębiej. I trafiłem na kolejnego coacha, na kolejne szkolenie. To był jeden z takich najbardziej znanych mówców motywacyjnych wtedy w Polsce. I wiesz, to było szkolenie na jakieś 400 czy 500 osób, gdzie no, to już było zrobione z ogromną pompą, tam były wielkie emocje, były, wiesz, wielkie okrzyki i w ogóle mega taka pozytywna i silna energia. A do tego dużo takich praktyk, których wcześniej nie znałem, o których nie słyszałem, typu ruch spontaniczny, czyli takie, wiesz, pląsanie przez kilka godzin do muzyki, czy medytacja, czy hipnoza, to wszystko na tym szkoleniu się działo. I wtedy też poznałem tam bardzo, bardzo wiele osób z bardzo różnych środowisk. I pierwszy raz usłyszałem o tym, że istnieje jakiś rozwój duchowy. Ci ludzie mówili dużo o rozwoju duchowym, o tym, jak oni to praktykują, jak oni pogłębiają swoją duchowość.
Ja chociaż byłem chrześcijaninem, chociaż byłem wychowany jako chrześcijanin, co niedzielę chodziłem do kościoła, to pierwszy raz usłyszałem o tym, że jesteś takiego jak rozwój duchowy, nie? I zainteresowało mnie to. Stwierdziłem, że zobaczyłem tam bardzo wiele różnych dróg, bo każdy z tych ludzi mówił o czymś zupełnie innym, o jakichś różnych praktykach duchowych, które go doprowadzały do jakichś tam stanów, do zrozumienia czegoś. Więc wtedy sobie powiedziałem, że prawdopodobnie to jest tak, że każdy ma swoją drogę, każdy ma swoją prawdę. I zdecydowałem się, że ja tej swojej prawdy będę szukał. I zacząłem wchodzić w te wszystkie rzeczy po kolei. Zacząłem właśnie praktykować medytację, zacząłem praktykować hipnozę, różne transy. Zacząłem w to wchodzić i to znowu widziałem, że jakoś mi pomagało przejść przez ten okres trudny, przez ten okres chorób. Po prostu wypierałem to, że jestem chory, bo takie były zalecenia, tak? Że jeśli nie będziesz o tym myślał, będziesz skupiał się na tym, co pozytywne, no to w końcu będziesz zdrowy, nie? I po prostu gdzieś tam psychicznie mi faktycznie to pomagało nie wchodzić w takie jakieś stany depresyjne czy lękowe. No natomiast nie rozwiązywało to zupełnie problemu, ale stawało się coraz przyjemniejsze, nie? Im głębiej w to wchodziłem, tym było jakoś przyjemniej, doświadczałem jakichś takich stanów, które po prostu były przyjemne. I stwierdziłem, że idę dalej. Pojechałem na kolejne szkolenie. To były takie weekendowe szkolenia. Tak naprawdę te szkolenia były po to, żeby zachęcić ludzi. To były tam po kilka stówek, ale one były po to, żeby zachęcić ludzi, żeby kupili szkolenie za ładne 1000 złotych, nie? I na kolejnym szkoleniu faktycznie się na to zdecydowałem, że wykupiłem u tego właśnie mówcy szkolenie za, nie wiem, 7 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, coś takiego. Całą moją kasę z 18 w to włożyłem. I jeszcze tam jakieś pieniądze zdobyłem. To było 20-dniowy trening personalny. 20 dni właśnie z tym człowiekiem, no dwa razy po 10 dni to było tak podzielone. I to miało być szkolenie o tym właśnie jak przepracować pewne rzeczy w sobie, swoją przeszłość, swoje trudne wspomnienia, jakieś traumy, po to, żeby później móc zostać coachem, ale żeby najpierw zostawić ze sobą właśnie jakąś trudną przeszłość, ponaprawiać siebie i pójść dalej, zostać coachem na przykład, nie? No tylko, że na tym szkoleniu okazało się, że ten coach jest także szamanem, albo po prostu uczy się do tego, żeby nim być. I oprócz tych parapsychologicznych rzeczy, które tam były, bo to było oparte o NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, to jest właśnie taki element parapsychologii, czyli psychologii, która nie jest w żaden sposób uzasadniona naukowo. I on oprócz tego zaczął wprowadzać tam też różne praktyki szamańskie, różne praktyki magiczne, różne magiczne zioła, które tam wstrzeliwało się drugiej osobie do nosa i przez chwilę miałeś odlot, czy właśnie jakieś rytuały szamańskie, jakieś tam szałasy potów i takie rzeczy. Ja przed każdą z tych nowych rzeczy, których doświadczałem, odczuwałem lęk, bo nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Bałem się tego. Ale już ta maszyna na tyle była rozpędzona, że na tyle zaufałem też temu człowiekowi, że wchodziłem w to, co proponował po prostu. I doświadczałem tego, a te doświadczenia były przyjemne, bo to były rzeczy, które były przyjemne. Więc tak, coraz więcej takich praktyk przechodziłem, włączałem. I na tym szkoleniu pierwszy raz usłyszałem o tym, że jest coś takiego właśnie jak ayahuasca. Trochę to było takie owiane tajemnicą. Słyszałem, jak tam ludzie na korytarzu o tym rozmawiali. Ale właśnie tak każdy odnosił się z takim ogromnym szacunkiem, że jak ktoś
próbował, to było takie wow, ale super, jak było, opowiedz, co się wydarzyło, jak to wyglądało. Ja do końca nie czaiłem, o czym oni gadają, ale gdzieś tam kątem ucha słuchałem tych rozmów. I po tym 20-dniowym szkoleniu też podszedłem do tego coacha, do tego mówcy motywacyjnego i poprosiłem go o jakąś poradę. Właśnie, czy może mi coś poradzić, żebym z tej choroby wyszedł, z tej boreliozy, bo teoretycznie ona była zaleczona, ale tak naprawdę później się okazało, że i konsekwencje tej antybiotykoterapii i tego, że faktycznie to było w moim organizmie cały czas było, więc poprosiłem go, czy ma jakiś pomysł, czy ma jakąś poradę. I on właśnie powiedział, że no to może byś spróbował ayahuaski, nie? Powiedziałem, dobra, spoko. Trochę tam mi powiedział, posłuchałem. No i wróciłem do domu. Zacząłem włączać teraz to nowe praktyki duchowe do swojej codzienności. I kolejnym krokiem było kolejne szkolenie za ładnych parę tysięcy. To był trening medytacyjny. I na tym treningu medytacyjnym już właśnie, tam już w ogóle poszedł po bandzie ten gość, już wiedział, że to jest jakby takie środowisko, w którym może. No i okazało się właśnie, że on od wielu lat już praktykuje te ceremonie ayahuaski i też jeździ po Indiach, jeździ do różnych nauczycieli, takich mistrzów i słucha o idei oświecenia. I że bardzo tą ideę zaczął nam propagować na tym szkoleniu, że po to właśnie my medytujemy, po to wchodzimy w te różne stany, żeby się oświecić. A oświecenie polega teoretycznie na tym, że odłączasz się jakby od wszystkich przywiązań, odłączasz się od swojego ego, odłączasz się od samego siebie, od wszystkiego, jesteś wszystkim i niczym jednocześnie, nie? No i w tych medytacjach przez cały ten tydzień naprawdę głęboko zaczynaliśmy wchodzić w takie stany, które miały nas doprowadzić do takiego miejsca. To nie było łatwe, nie? To tylko jakieś tam jednostki osiągały ten stan. No ale my wszyscy chcieliśmy też być tacy. I na koniec tego wyjazdu okazało się, że po tym wyjeździe właśnie najpierw wiedziała o tym tylko wąska grupa, ale później ta wąska grupa zaczęła rozmawiać z innymi i już ten szaman stwierdził, że w takim razie trzeba to ogłosić wszystkim, że przyjeżdża gość, który poprowadzi tutaj ceremonię ayahuaski. Jeśli ktoś chce, to może wziąć w tym udział. I to też kosztowało ładnych parę tysięcy złotych. I bardzo biłem się z myślami, co mam zrobić. Bałem się tego, ale z drugiej strony cały czas nie widziałem wyjścia z mojej sytuacji. Więc zdecydowałem się, że zostanę i spróbuję tego, co to jest. I to te ceremonie zazwyczaj odbywają się tak, że to się odbywa w weekend, to są dwie ceremonie pod rząd, dwie noce pod rząd. Więc zdecydowałem się, zostałem na ten weekend w tym miejscu. No i to wygląda tak, że ayahuasca to jest tak naprawdę jeden z najsilniejszych psychodelików, jakie są na świecie. Tylko, że to jest wszystko podawane ci w taki sposób, że to nie jest narkotyk, nie? To nie mówi się o tym, że to jest narkotyk, tylko to jest właśnie magiczna roślina, uzdrawiająca roślina, która ma ci pomóc rozwiązać różne sprawy twoje, wyjść z różnych traum, z uzależnień i która ma ci pomóc dojść do oświecenia, właśnie doświadczyć tego stanu, takiego bycia poza swoim ciałem, poza swoim ego, żeby później dążyć do tego stanu. Więc wygląda to tak, że dostajesz zestaw, kosyk, wiadro, butelkę wody i papier toaletowy. I
Siadają wszyscy w wielkim kręgu, na środku jest osoba prowadząca, właśnie ten szaman, każdy do niego podchodzi i wypija tą ayahuaskę. No i po 15 minutach zaczyna się bardzo silny trip psychodeliczny, który może przybrać bardzo różne formy. Możesz doświadczać stanów bardzo euforycznych, bardzo przyjemnych, ale też możesz doświadczać ogromnej ciemności, ogromnego lęku, ogromnego strachu. Możesz też spędzić całe 6 godzin rzygając do kubła, bo po to jest właśnie ten kubeł, bo jakby twój organizm nie jest w stanie tego znieść. Ale tam jest ci to podawane w ten sposób, że ty w ten sposób wyrzucasz z siebie złe energie, że jakieś złe rzeczy z ciebie wychodzą i przy tym, jak twój mózg jest naćpany, nawet może to być przyjemne. I to jest wszystko w akompaniamencie różnych, wiesz, śpiewów, modlitw do różnych duchów, do różnych bóstw. Tam modliliśmy się do wszystkiego, do Shivy, do Krishny, do Pachamamy, do ducha ayahuaski. Nieważne było do kogo, ważne było, żeby kogoś przyzywać, żeby ktoś ci pomagał w tej podróży. I ja po spróbowaniu pierwszy raz tego, dla mnie to było tak silne doświadczenie, jeszcze po tym całym tygodniu tego przygotowania, że tak powiem, że jak skończyła się ta cała ceremonia, ja wróciłem do swojego pokoju, chciałem iść spać, no ale jakby to nie ja wybieram, kiedy się to kończy, nie? No bo to jednak są jakieś substancje, które są w moim organizmie, więc mimo tego, że zamykałem oczy, to cały czas miałem taką jazdę. Ale najtrudniejsze dla mnie było to, że ja leżałem w tym łóżku i ja nie wiedziałem, kim ja jestem. Jakby zniknęły wszystkie moje wspomnienia, zniknęła w ogóle świadomość mojego ciała, zniknęła świadomość tego, kim ja jestem w ogóle, nie? To był ten stan, do którego niby dążyłem, ale to było coś strasznego, że po prostu nie mam żadnej swojej tożsamości, nie wiem, kim jestem. Więc wziąłem swój telefon, zacząłem przeglądać jakieś swoje stare zdjęcia, puszczać sobie muzykę, którą wiedziałem, że znam, bo chciałem jakoś wrócić do siebie. No i po pewnym czasie te różne świadomości zaczęły do mnie wracać. Ale to było tak silne doświadczenie, że ja stwierdziłem, że na drugi raz już nie zostanę, na ten drugi wieczór, bo tego nie potrzebuję, nie? Że stwierdziłem, że ja jestem w stanie sam dojść do tego stanu, sam się oświecić przez medytację, przez różne tam praktyki. Ja nie potrzebuję do tego żadnego wsparcia, żadnych narkotyków, nie? Więc wróciłem do domu, nie zostałem na ten drugi wieczór. No i przez jakiś czas czułem się jakby prowadzony. Nie zastanawiałem się przez to i przez kogo, nie? Ale przez jakiś czas po tej ceremonii, przez jakiś miesiąc mniej więcej, no masz takie błogie uczucie w środku, nie? Że czujesz, że coś cię prowadzi i że jest ci łatwiej, że trochę łatwiej ci jest przeżywać różne rzeczy. To prawdopodobnie jest związane z tym, że jakaś tam chemia w mózgu się zmienia jak po różnych substancjach psychodelicznych. I mimo tego, że sobie postanowiłem, że nie chcę tego więcej, to za jakieś pół roku mniej więcej okazało się, że jest taki wyjazd tygodniowy, na którym przez cały tydzień bierze się ayahuaskę. To nawet w dżungli się tego nie robi, nie? To jest zazwyczaj weekendowo tam, natomiast przez cały tydzień cztery ceremonie miały się odbyć. I właśnie dostały to zaproszenie, to wąskie grono, które tam było, które wiedziało, o co chodzi. No i zdecydowałem się, że już jakoś tam to doświadczenie trochę opadło. Widziałem, że sam sobie nie jestem w stanie dojść do takich fajnych przeżyć. Więc, że pojadę na to wydarzenie. Ale w międzyczasie też poszedłem na mszę z modlitwą o uzdrowienie do jezuitów w Łodzi. Mieszkałem 3 lata praktycznie naprzeciwko tego kościoła, nie? Po skosie miałem ten kościół, musiałem przejść 2 razy przez pasy i byłem w tym kościele i bardzo często do niego chodziłem na mszę świętą
bo tak jak mówię, w tym wszystkim cały czas czułem się chrześcijaninem, modliłem się do Jezusa, do Boga, do Niego też. I chociaż wiedziałem, że tam się odbywają takie msze święte, to przez te 3 lata nigdy się na to nie zdecydowałem, bo nieraz jak szedłem na mszę na 20:30, to dopiero wychodzili ludzie z 18:00 i miałem takie, kurde, no nie, no trochę przesada, żeby 3 godziny w kościele spędzić, nie? Mimo tego, że szukałem tego uzdrowienia, to jakoś tutaj nie było mi po drodze, ale w końcu stwierdziłem, że pójdę. I pojechałem w ogóle, znowu spóźniony na tą mszę. Nic wielkiego na tej mszy się nie wydarzyło, poza tym, że zobaczyłem trochę inny kościół, że ludzie klaszczą, są radośni, śpiewają, włączają się w to. No coś to było nowego i coś, co znałem też z tych szkoleń mniej więcej, że było to jakoś tam podobne i nawet się ucieszyłem, że jest też takie oblicze kościoła. Ale jak się okazało, najważniejsze na tej mszy były dla mnie ogłoszenia duszpasterskie. Bo w tych ogłoszeniach ksiądz powiedział o rekolekcjach ignacjańskich i powiedział, że to jest tydzień rekolekcji w zupełnej ciszy, gdzie przez cały tydzień odłączasz się od telefonu, od całego świata zewnętrznego i medytujesz. I dla mnie to było takie, zarąbiście, to jest to, czego szukam, nie? Ja w tamtym momencie też już tak często próbowałem się w ogóle odłączyć od takiego całego świata zewnętrznego. Na tych różnych szkoleniach też nawet nieraz zostawialiśmy gdzieś telefony, mieliśmy jakieś dni w zupełnej ciszy. Miałem takie super, tutaj cały tydzień w ciszy, będę sobie medytował, załatwię sobie tyle spraw tam, że będzie pięknie, nie? I zapisałem się na te rekolekcje ignacjańskie. I co najlepsze, one były 3 dni po tym tygodniowym wyjeździe ayahuaskowym. Rozpoczynały się 3 dni po tym. No i pojechałem najpierw na ten wyjazd, gdzie odbywały się te ceremonie ayahuaski, ale tam to już był hardcore, nie? Tam oprócz tych ceremonii ayahuaski to mnóstwo innych substancji, ziół, czegoś, co tripowało, rytuałów. Było tego naprawdę masa i to były naprawdę grube rzeczy. Ale właśnie na tym wyjeździe były jeszcze 3 takie osoby, które też wiedziałem, że uważają się za chrześcijan, że są chrześcijanami. I ja przed każdą z tych ceremonii mimo wszystko czułem lęk, czułem jakiś strach. Więc miałem taką praktykę, że przed każdą z tych ceremonii podchodziłem do nich i się wspólnie modliliśmy. Modliliśmy się do Jezusa, do Maryi, do aniołów, do świętych, o ich opiekę, o ich prowadzenie. Czasem się modliłem z każdym indywidualnie, czasem siadaliśmy w grupie we czworo i wszyscy się modliliśmy. Ja wierzę, że to było to, co mnie uratowało, bo miałem też, jak jechaliśmy na ten wyjazd z jednym moim znajomym, właśnie tym, z dwoma nawet, którzy właśnie wierzyli też w Jezusa, pojechaliśmy na rekolekcje narodowe do Lichenia, wtedy z ojcem Baszoborą one były. No i tam też zobaczyłem coś nowego, że się dzieje coś nowego w kościele. Ale najbardziej zapadło mi w pamięć koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana. Jakoś tam nam się spodobała z tym moim przyjacielem. I podczas tego wyjazdu, kiedy miałem jakieś właśnie takie bad tripy tak zwane, często wracałem do tej modlitwy. Przypominałem sobie o tej modlitwie, się nią modliłem. I pod koniec tego wyjazdu właśnie miałem takie doświadczenie w trakcie jednej z tych ceremonii, że
miałem przy sobie różaniec, miałem tam różne swoje kryształy, różne tam akcesoria szamańskie. Każdy mógł sobie przy sobie mieć, ale miałem też różaniec w tym wszystkim. Ten różaniec strasznie mi się poplątał. I usiadłem, zacząłem rozplątywać ten różaniec i modlić się. W trakcie jak rozplątywałem ten różaniec, to wiadomo, że w takim stanie jak byłem, nie było to łatwe zadanie. Ale właśnie na tej, gdzieś pod koniec tej ceremonii miałem takie doświadczenie, gdzie zobaczyłem takie ogromne światło i poczułem się w tym świetle tak dobrze, że stwierdziłem, że to jest to, do czego ja dążę, że już dalej nic nie ma, że to jest to miejsce, w którym ja chcę być. I przyszło mi jakieś takie zrozumienie, że to jest świętość, że już nie ma nic wyżej, nie ma nic dalej, to jest to, co jest najważniejsze. I ja wierzę, że w tym całym miszmaszu, który tam się dział, to Pan Bóg do mnie przemówił. Bo później właśnie jechałem z takim bardzo dużą nadzieją na te rekolekcje, które zaczynały się później, po tym wyjeździe. I pojechałem na te rekolekcje i tam ta medytacja, która tam była praktykowana, różniła się od tej medytacji, którą praktykowałem wcześniej, tym, że to była medytacja, w centrum której było Słowo Boże. Czyta się kawałek Słowa Bożego i w ciszy przez 45 minut medytuje się nad nim. I chociaż ja praktykowałem tą medytację przez półtora roku codziennie, to tam nie mogłem 45 minut wytrzymać na tej medytacji. Po prostu cały zaraz się trząsłem, robiło mi się niedobrze. Nie byłem w stanie tego wytrzymać. Jeszcze jakieś tam pierwsze konferencje, na których ksiądz mówił o tym, żeby oddać swoją wolność i swoją wolną wolę Jezusowi. Ja miałem takie, jak mam oddać swoją wolność i wolną wolę Jezusowi? Dopiero tu odzyskuję wolność, a teraz już mam komuś ją oddawać? Nie, bez sensu, nie? I tak miałem taki moment, w którym chciałem stamtąd uciekać, bo stwierdziłem, że ja nie przyjechałem tutaj zdewocić, tylko się oświecić. Ale uratowała mnie taka postawa, którą już wcześniej miałem, że nie wiem, co to jest, nie znam tego, więc nie jestem w stanie tego ocenić. Dopiero jak wejdę w to i tego doświadczę, no to będę mógł zdecydować, czy to jest moje, czy to nie jest moje. I wiem, że ta postawa mnie uratowała, że powiedziałem Bogu, że okej, wchodzę w to na 100%, zobaczę, co to jest, i później sobie zdecyduję, czy ja chcę w to wejść, czy nie chcę w to wejść. I wydarzyło się tam dla mnie coś, czego zupełnie nie oczekiwałem, się nie spodziewałem. Pierwszym takim najmocniejszym momentem było dla mnie to, kiedy zacząłem słyszeć Boga. Zacząłem słyszeć w tych medytacjach, że Bóg do mnie mówi. I to było dla mnie coś zupełnie nowego, bo przez wiele lat byłem ministrantem, odprawiałem pierwsze piątki, modlitwy różańcowe. Często słyszałem, jak zambony ksiądz mówił, że słuchaj głosu Boga, ale nikt nigdy mi nie powiedział, co to tak naprawdę znaczy. Ja myślałem, że to jest takie hasło, po prostu, że możesz usłyszeć Boga. Bóg był dla mnie kimś odległym, kogo może spotkam po śmierci. Natomiast tutaj się okazuje, że ten Bóg, w którego przez tak wiele lat wierzyłem, do którego przez tak wiele lat się modliłem, że On też do mnie mówi, że ja mogę słyszeć faktycznie, co On do mnie mówi. To było dla mnie niesamowite doświadczenie. W tych medytacjach Bóg mi naprawdę wiele rzeczy pokazywał. Bywały takie medytacje, kiedy gdzieś tam przez zamknięte oczy widziałem Jezusa, który siadał naprzeciwko mnie i po prostu mówił, pytaj, nie? Bo ja nosiłem w sobie jakieś takie głębokie pytania filozoficzne, życiowe. I zadawałem mu te pytanie i jak z automatu dostawałem odpowiedzi, które wiedziałem, że nie pochodziły ode mnie, że ja nie byłbym w stanie sobie nawet wymyślić tego, co słyszę. Po prostu
to doświadczenie, że ten Bóg tak wielki, tak niesamowity, wszechmogący, wszechwiedzący, że On może ze mną rozmawiać, że ja Go mogę słyszeć, że mogę mieć z Nim relację, sprawiło, że ja po prostu wpadłem tam w taką euforię, że już sobie mówiłem, że kurczę, jak ja wrócę, to ja wszystkim w ogóle powiem o tym, że Bóg mówi, że można Go usłyszeć, tylko trzeba się zamknąć na chwilę. I tak byłem już do czerwoności rozpalony tą taką radością i chęcią podzielenia się tym z innymi, że w przedostatni dzień tych rekolekcji wręcz nie mogłem zasnąć, nie? Te takie myśli właśnie tak bardzo krążyły po mojej głowie. No ale w końcu się zmęczyłem tym i mówię, dobra, no jakby chcę już iść spać, nie? Ale okazało się, że no zacząłem próbować wyciszać te myśli na różne sposoby, zacząłem właśnie medytować i tak dalej, jakoś to, żeby jakoś to uspokoić. I wtedy zacząłem widzieć przez zamknięte oczy jakieś takie ciemne kształty, które mnie zaczęły pochłaniać. I nie mogłem tego w żaden sposób zatrzymać. Poczułem się tak bardzo silnie wewnętrznie roztrzęsiony. Na zewnątrz w ogóle tego nie było widać, ale po prostu w środku cały się telepałem. I nie wiedziałem, co się dzieje ze mną. Ale to było takie doświadczenie, że myślałem, że nie wiem, albo mnie coś opętało, albo mnie próbuje opętać. Nie wiedziałem zupełnie, co się ze mną dzieje. Do tego stopnia, że już chciałem tam o tej drugiej w nocy biegać po tym ośrodku i szukać księdza, przerwać to milczenie, a nie wiedziałem, gdzie on stacjonuje. Ale to było tak trudne i tak straszne doświadczenie, że chciałem go zacząć szukać. Ale wtedy przypomniałem sobie jeszcze o tym różańcu, że leży koło mnie ten różaniec i wziąłem ten różaniec i zacząłem odmawiać po prostu różaniec. I po 30 mniej więcej różańca to wszystko ustało i zasnąłem. Później w środku nocy obudziłem się znowu. Znowu była ta sama jazda, ale po pewnym czasie znowu sobie przypomniałem o tym, że ten różaniec tam leży, znowu go zacząłem odmawiać i znowu to ustąpiło i odeszło. Tylko że jak wstałem rano, to już z tej mojej radości za wiele nie zostało, nie? Bardziej to było takie myślenie, po co mi to było? Żyło mi się w miarę dobrze, a teraz jakiś szatan się zaczął mną interesować, czy nie wiem co w ogóle, nie? Szukałem pomocy właśnie tam u księży. Najpierw jeden ksiądz mi powiedział, żebym to po prostu powiedział kierownikowi duchowemu w rozmowie. Natomiast kierownik duchowy mi polecił, żebym oddał to doświadczenie Bogu w mszy z modlitwą o uzdrowienie, która miała być na koniec tych rekolekcji, żebym go o to poprosił, żeby on się tym zajął, żeby on to zabrał. No i tak też zrobiłem. Poszedłem na tą mszę. Już idąc do komunii, kiedy spojrzałem w oczy kapłanowi, zobaczyłem w nich Jezusa. Przyjąłem tą komunię, wróciłem na swoje miejsce i zacząłem płakać. I nie wiedziałem zupełnie, dlaczego ja płaczę. Tuż po komunii miało być wystawienie Najświętszego Sakramentu i ksiądz miał podchodzić do każdego z monstrancją i można było wykonać jakiś gest bliskości z Jezusem. Więc ja sobie tam klęczałem na tym swoim miejscu i płakałem. On podszedł do mnie z Panem Jezusem. Na chwilę się nade mną zatrzymał. Ja dotknąłem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. On odszedł dalej, a ja w tym momencie po prostu padłem na posadzkę i zacząłem płakać. Zacząłem wyć. To jest może lepsze określenie. Po prostu wyłem jak bóbr. I zupełnie mnie nie obchodziło to, co się dzieje dookoła mnie. Zupełnie mnie nie obchodziło to, że 100 osób teraz innych jest w tej kaplicy, a ja się zanoszę płaczem na samym przodzie. To nie było dla mnie ważne. Bo ja w tym momencie doświadczałem tak ogromnej miłości Boga,
tak ogromnej Jego łaski, tak ogromnej Jego obecności, tak ogromnej Jego mocy, że ja nie potrafiłem w inny sposób tego unieść. Że w tym płaczu nie było żadnego żalu, w tym płaczu nie było żadnego bólu, tylko to było takie oczyszczenie, to było, czułem, że dzieje się jakieś uwolnienie, czułem, że dzieje się coś bardzo ważnego. I dość długo tak trwałem w tym doświadczeniu. I patrząc na te moje wcześniejsze doświadczenia, to muszę powiedzieć, że te wszystkie ayahuaski, to wszystko inne, co wcześniej doświadczałem, to przy tym był zupełny pikuś. To w ogóle nie mogło się z tym w żaden sposób równać. I po tym doświadczeniu, kiedy się podniosłem, kiedy wstałem, było jeszcze wystawienie Najświętszego Sakramentu, stał sobie Pan Jezus na ołtarzu. Ja czułem, że wszystko się zmieniło. Ja czułem, że wreszcie znalazłem prawdę. Że wreszcie znalazłem tą prawdę, którą tymi różnymi pokrętnymi drogami szukałem. I też uświadomiłem sobie to, że nie może być wielu prawd, bo wtedy nic nie może być prawdziwe. Prawda jest jedna. 2 + 2 = 4. Nie może się równać dla kogoś innego 5, dla kogoś innego 6, bo to już nie jest prawda. Uświadomiłem sobie, że jest jedna prawda i ja byłem pewny, że ja tą prawdę znalazłem. W wielu wcześniej innych miejscach myślałem, że też tak jest, ale jednak coś mnie skłaniało do tego, żeby iść dalej, żeby szukać dalej. Natomiast tutaj pierwszy raz miałem taki spokój w sercu, że wiem, że to koniec, że wiem, że znalazłem to, czego szukałem. I też poczułem w tamtym momencie, poczułem się zaproszony do tego, żeby zrobić taki gest bliskości wobec Jezusa, żeby usiąść jeszcze bliżej Niego, usiąść dosłownie obok tego ołtarza. Wtedy już było niedużo osób w kaplicy, więc tak zrobiłem. I poczułem, że siedzę właśnie obok mojego najlepszego przyjaciela. To było dla mnie bardzo ważne, bo ja zacząłem odchodzić od Boga dlatego, że przestałem wierzyć, że On faktycznie coś może zrobić w moim życiu, że On jakoś realnie faktycznie ma wpływ na to moje życie. Bo ja pochodzę z rodziny alkoholowej i właśnie wtedy, kiedy ja byłem blisko Boga, bardzo często prosiłem Go o to, żeby On to zmienił, bo to mnie strasznie bolało. Po prostu chciałem mieć normalną rodzinę, tą, którą byliśmy pomiędzy ciągami alkoholowymi. I tak wiele razy Go o to prosiłem, a nic się nie zmieniało. Ale w tym momencie ja zrozumiałem, że On był jedyną osobą, która znała cały ten mój ból. On był jedyny, któremu ja mówiłem wszystko. On był jedyny, któremu ja wypłakiwałem się nocami. On był jedyny, który po prostu to wszystko słyszał, widział moją złość, widział mój smutek. Nikomu nie mówiłem aż tak dużo jak jemu, krzycząc na niego, denerwując się, czemu nic nie robisz, czemu tego nie zmieniasz, czy ty nie jesteś tym wszechmogącym Bogiem, o którym wszyscy mówią. Ja w tym momencie zrozumiałem, że on po prostu w tym trudnym oświadczeniu cały czas ze mną był i gdyby nie on, to nie wiem, co by było z moją psychiką w tym momencie. Zrozumiałem to, że on nie może wpłynąć na wolność innego człowieka, ale właśnie pomimo tego, że ja nie potrafiłem jego słuchać, to mogłem chociaż ja z nim być i ja mu oddawać to wszystko. I po prostu wtedy, siedząc przy tym Najświętszym Sakramencie, ja sobie powiedziałem Bogu, że nie wiem jakby z czym to dalej się będzie wiązało, ale ja wiem, że idę 100% za Tobą, że to jest ta droga, którą ja chcę iść.
Jak wyjechałem z rekolekcji, to był chyba najpiękniejszy dzień mojego życia. Po prostu pomimo tego, że robiłem to, co robiłem zwykle, poszedłem na zakupy i robiłem zwykłe, codzienne rzeczy, to miało tak inną jakość, tak inną wartość. Byłem tak przepełniony miłością, że no nigdy wcześniej nic takiego nie doświadczyłem. Ale to było tak, że ja próbowałem jeszcze te dwa światy ze sobą połączyć przez jakiś czas, nie? Bo jakby na tych rekolekcjach nikt mi nie powiedział o tym, że to, co robię, jest złe, że to, co robiłem do tej pory, jest złe. Ja to brałem jako jedno z kolejnych doświadczeń na tej drodze. Myślałem, że te światy się jakoś da ze sobą połączyć, ale dla mnie to jest bardzo, bardzo duża mądrość mojego kierownika duchowego, który tam był. Bo gdyby on mi tam z grubej rury powiedział, że to, co ja robię, jest złe i powinienem przestać, to ja bym, na pewno bym stamtąd wyjechał i bym go nie chciał słuchać. Bo był taki moment na tej mojej drodze, zanim jeszcze wszedłem w te wszystkie magiczne, okultystyczne rzeczy, że zacząłem sprawdzać w internecie, czy to, co to w ogóle jest i właśnie co Kościół katolicki na to. I trafiłem na jakąś stronę, na której były te wszystkie praktyki, które robiłem, tak naprawdę były opisane jako zagrożenia duchowe. Ale ja to przeczytałem i miałem takie, no ale co ci księża wiedzą? Oni nie doświadczyli tego, co ja, nigdy tam nie byli, więc co oni tu mi będą mówić, co ja mogę, czego nie mogę, oni się nie znają, nie? Więc myślę, że to była bardzo duża mądrość tych osób, które mnie tam wtedy prowadziły, że one mnie po prostu zostawiły Panu Bogu. I Pan Bóg później stopniowo pokazywał mi, co jest nie okej, od czego mam się odłączyć. Bardzo szybko uwolnił mnie od grzechu nieczystości. I dołączyłem też do wspólnoty, bo na szczęście na tych rekolekcjach właśnie powiedział ksiądz na koniec, żeby sobie znaleźć wspólnotę, że poleca, żeby trwać w tym doświadczeniu, które tutaj było, to żeby znaleźć sobie wspólnotę. No jako, że mieszkałem tak blisko jezuitów, to poszedłem do mocnych w duchu. No i tam też poszedłem na pierwsze spotkanie, usłyszałem modlitwę w językach, zobaczyłem w ogóle, co tam się dzieje i miałem takie, no, dziwna sprawa, coś mi tu śmierdzi. Ale jednak mimo wszystko wróciłem i im częściej przychodziłem, tym bardziej widziałem dobre tego owoce. I właśnie przez różnych ludzi, których spotykałem, przez różne rekolekcje, bo tak jak wcześniej byłem taki nagrzany do tego, żeby jeździć na różne szkolenia, na różne ceremonie, tak tutaj byłem tak samo nagrzany, żeby jeździć na różne rekolekcje, to z ojcem Baszoborą, to z Marią Wadią, to z Marcinem Zielińskim, i jakieś fora charyzmatyczne, msze z modlitwą o uzdrowienie. Ale czułem, że właśnie jestem w takim procesie uwalniania się od tego, co robiłem wcześniej, bo z perspektywy czasu wiem, że to, co robiłem w tym środowisku, to była dosłownie zabawa z demonami. To inaczej się tego nie da nazwać, nie? To zakrawało takie praktyki duchowe, że tam bardzo dużo duchowych, złych rzeczy się działo. Może przytoczę jedną taką historię, którą zrozumiałem też po latach, już po swoim nawróceniu, kiedy na kazaniu ksiądz mówił o historii w Afryce, gdzie w jakiejś szkole afrykańskiej, do jakiejś szkoły afrykańskiej wpadli islamiści, wyprowadzili wszystkich dzieci i nauczycieli na zewnątrz i powiedzieli, że kto się nie wyrzeknie Jezusa, ten zginie, i zabili wszystkich, bo nikt się nie wyrzekł Jezusa. I w tym momencie wróciło do mnie wspomnienie z jednej z ceremonii ayahuaski, kiedy leżałem na kocu i miałem zamknięte oczy i rozpocząłem taką podróż w górę, jakby tak umysłowo. I przechodziłem przez takie różne etapy, przez takie różne fazy, gdzie ten duch ayahuaski, który teoretycznie prowadził cię podczas tej ceremonii,
pytał się mnie, czy jestem gotowy odciąć jakieś swoje przywiązania, tak? I najpierw było właśnie, czy jesteś gotowy, nie wiem, zrezygnować ze swoich emocji. Powiedziałem, że tak i byłem wyżej, nie? I czułem, że dążę do jakiegoś takiego dużego światła, nie? Czy jesteś w stanie zrezygnować, nie wiem, ze swojej rodziny? Tak. Jestem jeszcze dalej, tak? Czy jesteś w stanie zrezygnować ze swojego ego? Tak. Ze swoich emocji? Tak. Ze swojego ciała? Tak. I czuję, że jestem już o krok od tego, do czego dążę, od tego oświecenia, od tego miejsca. I słyszę pytanie, a czy jesteś gotowy zrezygnować z Boga? Czy jesteś w stanie przyjąć to, że Bóg to jest też jakaś tam wytwór, który trzyma cię tutaj na ziemi i nie pozwala ci dojść do tego? No i trochę się zawahałem i powiedziałem nie, z tego nie jestem w stanie zrezygnować. Pomimo tego, że często się mówi, że takie nasze tradycyjne wychowanie to jest takie mało warte, no to jednak to moje tradycyjne wychowanie było na tyle silne, że byłem w stanie zrezygnować ze wszystkiego, kim jestem, co mam. Natomiast z Boga powiedziałem, że nie, że z tego nie zrezygnuję. No i tam zamazał się ten obraz, za chwilę była dalsza część, że o, to był tylko test, tralalala, nie? Ale uświadomiłem sobie, że byłem doprowadzony do tego samego momentu, tylko że tu mi się obiecywało coś dobrego, coś pięknego, tam grożono śmiercią, nie? Ale szatan działał dosłownie w ten sam sposób. I to było też niesamowite, że wszystkie te osoby, z którymi się modliłem na tych ceremoniach do Boga, do Jezusa, wszyscy we czworo po tym wyjeździe tygodniowym ajołaski nawróciliśmy się. Wszyscy poszli w 100% za Bogiem. I ja wierzę, że to było tak, że po prostu Bóg dzięki tej modlitwie, dzięki temu, że trwaliśmy przy Nim, wsadził swoją rękę w całe to, za przeproszeniem, gówno, w którym byłem i mnie z niego wyciągnął. I jestem mu za to dozgonnie wdzięczny. Bo właśnie po tym wydarzeniu, po tym nawróceniu, ja przez jakieś, myślę, 2 lata, ja się czułem, jakbym latał 20 centymetrów nad ziemią, nie? To było tak ogromny czas Bożej łaski, Bożego prowadzenia, właśnie tego, że siadałem na modlitwę i Bóg mi pokazywał, co dalej, gdzie dalej iść, i robił niesamowite rzeczy w moim życiu. Bardzo szybko trafiłem właśnie na warsztaty modlitwy uzdrowienia z Marcinem Zielińskim, który prowadził Umocny w Duchu. I wiesz, dosłownie parę miesięcy po tym, jak się nawróciłem, ja się zacząłem modlić za ludzi o uzdrowienie. Bo dla mnie niesamowitym doświadczeniem było to podłączenie do wspólnoty, że ja spotkałem tam po raz pierwszy w swoim życiu osoby, które zobaczyłem, że na serio żyją wiarą. Że oni biorą to na serio, bo dla mnie do tej pory Słowo Boże to był zbiór jakichś inspirujących historii, które mogą mi pomóc zrobić coś dobrego albo nie zrobić czegoś złego, nie? Natomiast nagle, wchodząc w to środowisko, zobaczyłem, że Słowo Boże to jest obietnica. Że to jest obietnica, i do której każdy ma dostęp. To jest obietnica dla każdego z nas. I że jeśli żyję tym, co mówił Jezus, żyję tym, co później mówili pod natchnieniem apostołowie, to te obietnice, które tam są, no cały Testament wypełnił, Stary Testament się wypełnił w Jezusie, ale ten Nowy Testament to jest obietnica dla nas, że to może faktycznie się dziać w moim życiu. Ja zacząłem to widzieć, że kładę ręce na chorych, a oni są uzdrawiani, że mówię językami, że po prostu kiedy żyję w prawdzie, żyję w tym Słowie, to się zaczyna dziać w moim życiu. I
to było kolejny taki przełom w moim myśleniu, że to nie jest zbiór inspirujących historii jako Jezusie, tylko to jest prawda. I to jest coś, czym ja chcę żyć. Więc pierwszą taką historią, którą sobie przypominam, było to, jak po tych warsztatach chciałem się modlić za ludzi na ulicy, ale nikt nie chciał. I następnego dnia spotkałem się z koleżanką na kawie, która też była na tych warsztatach, i tam na koniec była msza z modlitwą, uzdrowienie z Marcinem. I ja jej opowiadałem o tym doświadczeniu właśnie, że poszedłem się modlić za ludzi, ale nikt nie chciał. Natomiast ona mi opowiadała o tym, że poszła na tą mszę z nadzieją, że Bóg uzdrowi jej bark, ale nie uzdrowił na tej modlitwie. Więc ja jej powiedziałem: słuchaj, no to ja się pomodlę za ciebie, nie? No dobra. No i położyłem jej rękę na tym barku, chwilę się pomodliłem. Powiedziała, że przeszedł jej prąd przez kręgosłup do tego barku. Zaczęła ruszać tym barkiem, miała kontuzję, trenowała zawodowo koszykówkę i od kilkunastu lat zmagała się z tym bólem. Zaczęła ruszać ręką, powiedziała, że jest lepiej. Pomodliłem się jeszcze raz, ból zupełnie odszedł. I to było dla mnie takie świadectwo tego, że to Bóg. Bo ja w tamtym momencie miałem zerową wiarę, po tym jak poszedłem modlić się za ludzi, a nikt nie chciał, to ja miałem takie, no dobra, słaby ze mnie ewangelizator. I poza tym Marcin Zieliński się modlił dzień, tam parę dni wcześniej za tą dziewczynę. I nie zadziałało. Nie zadziałało, więc gdzie ja teraz? No i myślę, że ona miała podobną wiarę w tamtym momencie, też zerową, nie? Że no właśnie modlił się taki gość i nic się nie stało, więc teraz jakiś ten, co jeszcze się nigdy nie modlił za nikogo, mówi, że się pomodli. I myślę, że to było dla mnie takie doświadczenie ważne, żeby zobaczyć, że to Bóg. Że to właśnie nie moja wiara, nie psychologia, nie to, że właśnie ona w to uwierzyła i coś w mózgu zadziałało takiego, że nastąpiło to uzdrowienie, tylko że to faktycznie Bóg. No to był taki pierwszy raz, kiedy Pan Bóg mocno przez ciebie zadziałał, ale spodziewam się, że nie ostatni. Tak, no tak się zaczynała moja przygoda z Bogiem. Tak jak mówię, było dużo takich momentów też uwolnienia, bo to jednak nie było tak, że to, co się działo, nie zostawiło we mnie żadnego śladu. Dosyć długo gdzieś tam to zło we mnie, z którym się bawiłem przez jakiś czas, w cudzysłowie, odzywało się na różnych modlitwach. Ale właśnie tak jak mówię, Pan Bóg tak stopniowo odcinał te rzeczy i prowadził mnie do takiego miejsca nawrócenia. Dosyć szybko po tym nawróceniu przeszedłem też seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. To 10 tygodni właśnie takich rekolekcji w domu. I już czytając te książki, które były właśnie najpierw o grzechu, o wyjściu z grzechu, później o życiu w Duchu Świętym, no czułem, że czytam swoją historię, nie? Te książki mi tłumaczyły to, co się dzieje w tym momencie we mnie, bo ja tego nie do końca rozumiałem. Tak jak mówiłem, gdzieś tam latałem sobie 20 centymetrów nad ziemią, ale do końca jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje. Więc to się zaczęło jakoś tak we mnie układać. Też pamiętam taki dosyć silny moment na rekolekcjach z ojcem Baszoborą, gdzie na sam koniec zostało mi jeszcze właśnie to, że paliłem zioło cały czas i ciężko mi było z tego zrezygnować. Nie, jakby tak tłumaczyłem sobie, że przecież to nie jest nic złego, że przecież w niektórych krajach jest legalne, że no, ja nie widzę w tym żadnego zła, więc czemu miałbym z tego rezygnować. Jednak na tych rekolekcjach Bóg mnie maglował dosyć mocno o to i pokazał mi po prostu, że nie jestem wolny. Chociaż to się nie zdarzało często już na tamten moment, to po prostu nie mogłem wytrzymać, jeśli w szafce nie było, wiedziałem, że czegoś nie ma, nie? I po tych rekolekcjach wróciłem do domu i to już był taki moment, kiedy sobie powiedziałem, dobra, on też tam mówił właśnie o tym, że jak masz w domu jakieś posążki Buddy, czy jakieś właśnie takie rzeczy związane z innymi religiami, no to trochę nie bardzo, nie? Jeśli jesteś praktykującym chrześcijaninem,
Więc ja wróciłem i trochę, wiesz, jak w Harrym Potterze wziąłem taki wielki nóż i miałem taki bęben szamański, który sam sobie zrobiłem. I ten bęben pociąłem, spakowałem wszystkie te kryształy, to wszystko, co miałem do jednego wora. I to całe zioło i to wszystko wrzuciłem do worka na śmieci. I, no i to też jest ciekawa historia, że mieszkałem wtedy na 14 piętrze w takim wysokim bloku i poszedłem do sypu na śmieci i wrzuciłem ten worek do sypu na śmieci. Zamknąłem ten syp, a ten worek nie zleciał. I takie, co się stało, nie? Otwieram ten syp, patrzę, a tam ten worek na takiej tasiemce, była jedna taka śrubka, wystawała od góry. Trzymał się na tej śrubce i nie zleciał, nie? 3 lata tam mieszkałem, nigdy coś takiego się nie zdarzyło. I poczułem wtedy, tu może jakiś znak, że nie powinienem tego robić. Nie wyciągnąłem z powrotem ten worek. Jeszcze tam próbowałem podyskutować, no ale w końcu jeszcze raz to zrobiłem, że spakowałem to wszystko, wyrzuciłem, żeby zamknąć ten etap. No i później takim czasem ogromnej łaski też było dla mnie to, że jeden z tych moich kumpli, których poznałem właśnie w tym poprzednim środowisku, który się nawrócił, też się tak mocno poszedł za Bogiem i był taki nagrzany i stwierdził, że on z Bydgoszczy chce się przeprowadzić do Łodzi, bo tutaj w Łodzi właśnie są mocni w duchu i dzieją się takie super akcje ewangelizacyjne i w ogóle tak dużo się dzieje takich dobrych, duchowych rzeczy. I on po prostu chce się przeprowadzić do Łodzi, nie? Mówię, no dobra, no to jak ty się przeprowadzasz do Łodzi, to może zamieszkamy razem, nie? No dobra, spoko. Jeszcze akurat się okazało, że jedna nasza koleżanka też z tamtego środowiska szukała mieszkania w Łodzi, chciała się przeprowadzić do Łodzi, ale ona jakby była z tego środowiska, ale nie wchodziła tak głęboko w to wszystko jak my, więc tam gdzieś zatrzymywała się na tym etapie rozwoju osobistego, jakiejś tam medytacji, energii. Natomiast nie wchodziła w te wszystkie psychodeliczne akcje. Ale bardzo ją lubiliśmy, bardzo się lubiliśmy, więc stwierdziliśmy, że szukamy mieszkania we trójkę w Łodzi. Mieliśmy postanowione, że żeby to było mieszkanie w centrum, 3 pokoje, w miarę tam jakąś cenę mieliśmy określoną, jaką możemy na to przeznaczyć. No i ona szukała tego mieszkania dosyć długo, ja tam miałem na studiach sporo się działo, więc nie miałem za bardzo czasu, żeby się tym zająć. Ona nam tam wysyłała różne linki, co znalazła, no mniej bardziej nam się podobały te mieszkania. Ale właśnie ja miałem w sobie wtedy takie pragnienie, żeby część z tych doświadczeń, których doświadczyłem w tamtym poprzednim świecie, tych dobrych, spróbować przenieść jakby do świata chrześcijańskiego. Mówię o tym, że tam z tymi ludźmi, z którymi przechodziliśmy przez te wszystkie rzeczy, było między nami dużo takiej bliskości, że wiesz, siadaliśmy sobie wieczorem przy kominku, wszyscy razem, śpiewaliśmy sobie jakieś tam piosenki, rozmawialiśmy długo. Było tak po prostu ludzko, tak blisko, nie? Stwierdziłem, że takie rzeczy chciałbym, no nie widzę ich u nas i chciałbym coś takiego na przykład, żeby działo się też u nas. Więc jak rozmawialiśmy z tymi moimi znajomymi o mieszkaniu, to sobie zażartowałem, że ja tu bym chciał jakieś mieszkanie z kominkiem, nie? Żeby tak sobie przy tym kominku móc usiąść i właśnie pogadać, pomodlić się razem, nie? No ale wiesz, to było zupełnie jakby, ja sobie zażartowałem tak naprawdę, nie? Bo no gdzie mieszkanie z kominkiem, nie? No przecież to jest w ogóle, dla mnie to było nierealne, że coś takiego jest w ogóle. No i po tych 2 tygodniach, jak ona mi wysyłała te różne ogłoszenia, ale nic tam za bardzo nam się aż tak nie podobało, to stwierdziłem, że ja czegoś poszukam, nie? Wszedłem na stronę, wpisałem nasze kryteria. Na pierwszej stronie wyskakuje mi mieszkanie w samym centrum Piotrkowskiej. 3 pokoje w przystępnej cenie, a w głównym pokoju kominek. I miałem takie, to jest jakiś, to jest żart, nie? To jakby nie może takie mieszkanie w tym miejscu tyle kosztować, nie? Coś jest nie tak. I tylko im wysłałem ten link i mówię, zobaczcie, chciałem mieszkanie z kominkiem i jest takie, ha, ha, hi, hi, no ale coś musi być z nim nie tak, że ono kosztuje tak mało i w ogóle, nie?
I zupełnie to zostawiliśmy, nawet nie rozkminialiśmy tej opcji, bo stwierdziliśmy, że coś jest z tym ogłoszeniem nie tak. Niedługo po tym pojechałem na takie rekolekcje, które my prowadziliśmy dla młodzieży salezjańskiej, ale tak naprawdę to sam tam przeżywałem rekolekcje, bo ta młodzież nas przywitała takim uwielbieniem i takie rzeczy tam się działy, że sam czułem, że czerpię z tych rekolekcji bardzo dużo. I podczas jednej adoracji Bóg mi powiedział, że usłyszałem coś takiego, że to jest mieszkanie dla was. Ja to mieszkanie wybrałem dla was, nie? No i wybiegam z tej adoracji, tam dzwonię do tych moich znajomych, mówię, słuchajcie, pamiętacie to mieszkanie tam z kominkiem na Piotrkowskiej? No tak. Wiecie co, chodźcie, zobaczymy, nie? No dobra, okej, okay, nie ma sprawy. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy, wynajęliśmy. Okazało się, że nie było żadnych haczyków, no może trochę, ale nie takich, które jakoś przeszkadzały. Ale dlaczego o tym mówię? Bo jak zamieszkaliśmy tam we trójkę, ja akurat miałem wakacje, Rafał jeszcze, czyli ten mój przyjaciel, nie miał jeszcze pracy, więc codziennie o 15 klękaliśmy w pokoju, Rafał miał gitarę i modliliśmy się właśnie tą koronką, którą usłyszeliśmy na tych rekolekcjach z ojcem Baszoborą. I któregoś dnia stwierdziłem, dosłownie, nie wiem, parę dni się tak modliliśmy i powiedziałem mu, ty słuchaj, ale w sumie to czemu my się modlimy w mieszkaniu? Może byśmy wyszli na Piotrkowską, nie? Jakby mamy parę metrów do tego, żeby wyjść i może ktoś się będzie chciał do nas dołączyć, może z kimś porozmawiamy o Bogu, bo to było tak niesamowite doświadczenie tej bliskości, obecności Boga, że tego się nie dało utrzymać w sobie. No po prostu naturalnie jakby się chciało o tym mówić ludziom, przekazywać to. No i jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Wyszliśmy na ulicę, modliliśmy się koronką, po koronce śpiewaliśmy pieśni uwielbienia. I od samego początku działy się piękne rzeczy, że przychodzili ludzie, których zupełnie się tam nie spodziewaliśmy. Czasem to byli ateiści, czasem jakieś osoby bezdomne, czasem osoby, które się pogniewały na Kościół. Jak słyszały tą modlitwę, to do nas przychodziły i mówili, że do Kościoła nie pójdą, do Kościoła jest im nie po drodze. No ale mają taki ból, czy mają takie pytanie i zastanawiają się, dlaczego my tu jesteśmy, nie? I mieliśmy wiele jakichś takich mocnych rozmów, modlitw za niektóre osoby. Za chwilę zaczęły też dołączać osoby z kościoła, bo ktoś przychodził, usłyszał pieśni, które zna, więc dołączał się. I trwaliśmy tak codziennie w tej modlitwie. I to, co się działo, to było w ogóle poza naszym pojmowaniem, bo naprawdę po niedługim czasie zdarzało się tak, że na tej koronce nagle było 7 instrumentów i nie wiem, 15-20 osób w kółku stało i wspólnie się modliło o 15 w centrum miasta. My się w ogóle na to w tamtym momencie nie umawialiśmy, tylko wszyscy wiedzieli, że jesteśmy o 15 tam i kto chciał, to po prostu przychodził. To był czas niesamowitego działania Pana Boga. Później tych osób takich, które chciały się angażować w tą posługę, zaczęło przychodzić coraz więcej. Pan Bóg zaprosił nas do tego, żeby zawiązać wspólnotę z tych osób, które stale przychodzą. No i zdarzyło się tak, że w naszym mieszkaniu przy Piotrkowskiej, przy kominku, spotykaliśmy się 10, 15, 20 osób, później już 50. I uwielbialiśmy wspólnie Pana, siedzieliśmy w takiej atmosferze bliskości, jedności. I ja dopiero po czasie zobaczyłem, co się stało w ogóle, nie? Że wypowiedziałem jakieś marzenie, które wydawało mi się zupełnym żartem i wydawało mi się być zupełnie nierealne. Szukałem sposobu, jak to zrobić, kiedy już zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu, a Pan Bóg to zrobił sam, nie? On to zrobił po swojemu. Więc później,
Później też bardzo dużo właśnie osób bezdomnych przychodziło do nas modlić się z nami wspólnie. I takie chyba, może opowiem jedno takie mocne świadectwo, które pamiętam z tego czasu. Kiedyś modliliśmy się i przyszło do nas dwóch chłopaków, takich dwóch sebiksów, jeden duży, drugi mały. I powiedzieli, ej, do was przychodzi taki gość Łezka, nie? No i przychodził taki chłopak, który miał tutaj łezkę wytatuowaną, siedział w więzieniu, no i faktycznie przychodził do nas. No tak, przychodzi. No, bo on tutaj z moim bratem zrobił skok na jakiś tam sklep czy coś tam. No i mojego brata złapali, poszedł siedzieć, łezka zabrał całą kasę, miał mu oddać, a nie oddał mu tej kasy i ma przerąbane jednym słowem, nie? Mówię, no okej. Okay. Ja nie powiedzę, dobra, my wam nie będziemy przeszkadzać, my sobie tam staniemy i będziemy patrzeć, jak on przyjdzie, to tam zrobimy, co mamy zrobić, nie? I wiecie, stanęli naprzeciwko i po prostu my się modliliśmy, a oni stali i się rozglądali na boki, czy nie idzie. Ja tylko ich obserwowałem, w którymś momencie zauważyłem, że faktycznie zaczynają biec gdzieś, nie? No i tak modlę się dalej, no ale już wiem, co się dzieje, nie? I jakby coś nie pozwalało mi po prostu tego zlekceważyć, się dalej modlić. Więc poprosiłem dziewczynę, żeby dalej poprowadziły modlitwę z moim kolegą, który trenował zapasy. Powiedziałem, że słuchaj, chodźcie tam, przejdziemy, zobaczymy, co się dzieje, nie? Okej. Okay. Idziemy, słyszymy, że w jakiejś bramie są krzyki, coś się dzieje. Więc mówię, dawaj, wchodzimy tam, nie? Weszliśmy w tą bramę, no i faktycznie zobaczyliśmy, że go złapali. No i tam, wiesz, na razie krzyczeli na niego, nie? On był dosyć mocno pijany wtedy. No ale krzyczeli, gdzie jest kasa i że my z tobą zrobimy to i owo. A my sobie po prostu z tym kolegą stanęliśmy parę metrów dalej, wzięliśmy różańce w rękę, zaczęliśmy się modlić, nie? No i jeden z tych gości, jak nas zobaczył, podszedł do nas, no i też zaczął się na nas wydzielać. Co wy tu w ogóle robicie, że ja rozumiem, że miłość bliźniego, ale wydzielać mi stąd. I tak dalej. Ja mówię, słuchaj stary, no jakby róbcie, co do was należy. My tutaj po prostu będziemy stali i się modlili, nie? No, o tym za bardzo zadowolony nie był, no ale poszli dalej go tam trzepać. Ale w którymś momencie szła dziewczyna, która ledwo sobie radziła z torbami i stwierdziliśmy, że jej pomożemy wnieść te torby do mieszkania. Jak wyszliśmy, to już ich nie było. Wróciliśmy do modlitwy. Okazało się, że właśnie ten Łezka jest już tam, gdzie jest modlitwa, modli się, a tych dwóch gości stoi w pewnej odległości i się tam patrzy na nich, na nas i na niego, nie? I podeszliśmy do nich, zaczęliśmy z nimi rozmawiać po prostu. I od słowa do słowa ja czułem, że powinienem się za tego większego pomodlić i czułem, że to jest modlitwa o uzdrowienie, nie? I po jakimś czasie zapytałem go, czy coś się dzieje z jego ciałem, czy ma jakieś choroby. On powiedział, że no tak, że też chodziło, miał kontuzję barku od 16 roku życia chyba. Gdzieś tam grał w piłkę, przewrócił się i nie mógł wyżej niż tyle podnieść barku. Więc mówię, to słuchaj, to my się za ciebie pomodlimy, bo my wierzymy, że Pan Bóg uzdrawia, nie? No dobra, dobra. Niech będzie. Zaczęliśmy się za niego modlić. On zaczął mówić, że no co wy robicie w ogóle? Zostawcie mnie, nie? Więc co się dzieje? No czuję, jakby mi ktoś żelazko przykładał do tego barku, nie? No i dwa razy się tak za niego pomodliliśmy. Zaczął machać ręką dookoła i chodzić w tej z powrotem i nie wiedział w ogóle, co się stało. Ale owocem tego było to, że podszedł do tego Łezki, do tego chłopaka i mówi, słuchaj, ja nie wiem, kim są ci ludzie, z którymi tutaj jesteś i co wy tutaj w ogóle robicie, ale ja ci wybaczam i nie musisz już oddawać tej kasy na razie, nie? Więc to było dla mnie takie, no i takich sytuacji trochę tam się działo. Więc to był taki bardzo, bardzo owocny czas i niesamowity. No ale też cała ta historia, którą przeszedłem, koniec końców doprowadziła mnie do tego, że mam teraz wspaniałą żonę, która właśnie jak tutaj jechaliśmy, to
to mi mówiła, że żebym może powiedział o tym, że ta pokręcona historia mnie doprowadziła do tego, żeby spotkać pokręconą żonę, bo zdarzyło się tak, że poznaliśmy się gdzieś tam na weselu wspólnej znajomej. Później zacząłem do niej pisać, spotkaliśmy się pierwszy raz na kawę. Ja sobie powiedziałem, że już nigdy więcej nie opowiem swojego świadectwa na pierwszej randce. Bo parę miesięcy wcześniej to zrobiłem. Dziewczyna uciekła, tak? No, przez pół godziny się nie odzywała. Była taka niezręczna cisza i sama mi powiedziała, no, wiesz co, próbuję jakoś coś z tym zrobić. A to była bardzo wierząca dziewczyna, mm-hmm. nie? Więc powiedziałem sobie, że nie będę mówił tego świadectwa. Natomiast okazało się, jak zaczęliśmy rozmawiać z moją obecnie żoną, która była też bardzo wierzącą osobą, ale miała akurat taki moment zwątpienia w Pana Boga i trafiła w towarzystwo, które właśnie, w którym zaczynała się interesować tym, w czym ja wcześniej siedziałem, nie? Tak naprawdę przed naszym spotkaniem poszła do antykwariatu, żeby poszukać książki o właśnie tych różnych energiach, różnych takich rzeczach, o których jej tam opowiadali, nie? No ja tak słucham tego i mówię, no okej. Czyli muszę opowiedzieć swoje świadectwo. I opowiedziałem jej swoje świadectwo i no i to też wiem, że uratowało ją przed wejściem w to miejsce, w którym ja byłem. Tak. I tak jesteśmy. Szczęśliwym małżeństwem. Najpięknie. Chcesz jeszcze coś opowiadać? Jakieś historie? Czyli mówisz, żebym jeszcze coś tu powiedział ewentualnie? Jeżeli chcesz. A jeżeli chcesz, to też możesz powiedzieć, co wyciągasz z całej tej swojej historii i co chciałbyś przekazać naszym widzom i słuchaczom. Czego się nauczyłeś, nie, w tej całej drodze? Tak, zdecydowanie chciałbym coś przekazać i powiedzieć, jeśli mogę mówić tam, bo bardzo długo zbierałem się do tego, żeby opowiedzieć to świadectwo. Może za długo. I zobacz. Jestem. Musieliśmy usiąść na jednym weselu tuż obok siebie. Przypadek? A Madzia mówiła, że to nie był przypadek. że ona czuła, że ma to zrobić. Nie sądzę. Bo po prostu wiem, że to, w czym siedziałem, staje się coraz bardziej powszechne. Że to wchodzi tak naprawdę do mainstreamu. Że śpiewają o tym raperzy, czy nawet już w tym momencie zwykli artyści coraz głośniej mówią właśnie o ayahuasce, o oświeceniu. Ja wierzę, że to świadectwo, że na to świadectwo mogą natknąć się osoby, które właśnie są na takim rozstaju, nie? Które być może właśnie są wierzące w Boga, w Jezusa, albo i nie, ale właśnie zastanawiają się nad tym, czy wejść w to środowisko. I właśnie chciałbym ci powiedzieć, jeśli jesteś w tym momencie, w takim miejscu, to chciałbym ci powiedzieć, że jeśli jest w tobie gotowość i otwartość na to, to daj najpierw taką prawdziwą szansę Panu Bogu. Zanim zaczniesz próbować tych wszystkich innych rzeczy, być może nie miałeś właśnie takiej sposobności, takiego momentu, żeby powiedzieć Bogu, oddaję ci 100% i wchodzę w to na serio. Zapewniam cię, że Bóg ma dla ciebie niesamowite rzeczy. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, tak jak ja nie wiedziałem wcześniej, to się może zacząć od takiej właśnie szczerej modlitwy osobistej, kiedy powiesz Bogu, że jeżeli ty jesteś, to mi to pokaż, to zrób coś. Jeśli to będzie wypływało z twojego serca, to wierzę,
wierzę, że on to zrobi. Możesz też w swoim otoczeniu poszukać właśnie jakiejś grupy charyzmatycznej, jakiejś mszy z modlitwą o uzdrowienie, czy właśnie jakiejś rekolekcji, bo niewątpliwie wiem, że jesteś osobą, która chce więcej, która chce iść głębiej, która nie zadowala się tym, co na wierzchu. Ale zachęcam cię do tego, żebyś najpierw dał Bogu tą szansę, żeby ci pokazał, jaki on jest dobry, żeby ci pokazał, jak on bardzo cię kocha, żeby ci pokazał swoją moc, żeby ci pokazał, że on może zmienić twoje życie i wcale nie musisz błądzić i robić tego sami po omacku. Amen. Amen. Jezus jest Panem. Amen. Jedyny. No. Dzięki za to świadectwo. Piękne i mocne. Dzięki. No, i niech idzie w świat. Pan Bóg jest naprawdę niesamowity i ja wiem, że on musiał pokazać mi taką moc swoją właśnie na początku, bo niektórzy może nie mają takiego doświadczenia i może im jest przykro z tego powodu, że nie mają tak mocnego doświadczenia Boga, nie? Ale to dla każdego jest indywidualne. Wiem, że dla mnie to było jedyna opcja dla Pana Boga, żeby mnie zainteresować sobą, nie? Bo ja miałem tak mocne doświadczenia ze sobą, że no on musiał się przebić dosyć mocno, nie? No i się przebił. I się przebił i to zrobił. I co jest najlepsze, że wiesz, diabeł jest cwany, nie? Jest takim cwaniakiem, potrafi nas wkręcić, ale niesamowite jest dla mnie to, że Pan Bóg jest jeszcze bardziej cwany, bo on mnie tak naprawdę przyciągnął do siebie słowem medytacja. Ja na tym usłyszałem medytacja i to już było dla mnie wystarczające, żeby tam pojechać, a on już tam wiedział, co dla mnie ma, nie? Więc jest naprawdę, naprawdę wielki. Amen. Amen. Dzięki Dominik za wizytę na werandzie, za świadectwo. Dzięki wielkie, że miałem taką możliwość. Kochani, dziękujemy wam, że słuchacie, że oglądacie. Wyślij dzisiaj to świadectwo trzem osobom, które potrzebują tego usłyszeć, które wiesz, że mogą w te klimaty wchodzić, mogą się tym interesować, żeby mogły tego wysłuchać po prostu. Do tego cię zachęcam. Dziękujemy naszym darczyńcom, bo to dzięki wam tego typu historie możemy wam podawać. Więc jeżeli chcecie nas wspierać, naszą fundację Soul in Sky, to w opisie filmu i w komentarzu przypiętym na górze macie opcje dostępne, czy to jest wpłata na konto, czy przez Payu, czy przez Supi, czy przez Patronite, wszystko jest. I tam także są gadżety ewangelizacyjne w formie koszulek i kubków, które mogą być takim zaczątkiem rozmowy o Panu Bogu, bo dobro nie jest w odwrocie i to chcemy przez te nasze historie, przez historię naszych gości pokazywać, że dobro nie jest w odwrocie, że Pan Bóg jest większy i Pan Bóg jest lepszy. Także do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 8 rano na werandzie podcast powróci do was. Z Panem Bogiem, trzymajcie się.